Ekscelencje, księża biskupi, wasze magnificencje, panie, panowie rektorzy, prorektorzy, szanowni panie, panowie profesorzy, nauczyciele akademiccy tego wielkiego ośrodka akademickiego w naszym kraju, jakim jest Łódź. To, co mówił pan rektor Uniwersytetu Medycznego, o słowach Jana Pawła II, by się nie bać, wzbudziły wspomnienia dla mnie bardzo drogie, bardzo też osobiste. Byłem bowiem uczestnikiem i świadkiem pierwszej mszy świętej inaugurującej pontyfikat Jana Pawła II. Byłem świadkiem tych słów, które budziły entuzjazm wtedy na placu świętego Piotra, Non abbiate paura. Nie lękajcie się, nie bójcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. I pamiętam także gest, który rzadko kiedy jest pokazywany z tej uroczystości na jej zakończenie, kiedy papież, nie było wtedy jeszcze tych tak szczelnych ograniczeń między nim a ludźmi, jeszcze nie było zamachu. Na zakończenie uroczystości zbliżył się do pierwszych rzędów tych, którzy znajdowali się na placu świętego Piotra i podnosił wysoko w górę krzyż, ten swój szczególny pastorał. Ja bym chciał tym znakiem wskazać i przypomnieć to, co przekazuje wielowiekowa tradycja Kościoła, ową wizję przyszłego cesarza Konstantyna, wtedy pretendenta do stolicy rzymskiej, który w przeddzień bitwy pod mostem Mulwijskim zobaczył Chrystusa, jego krzyż i napis In hoc signo vinces, w tym znaku zwyciężysz, zwyciężył. Wkroczył do Rzymu, został cesarzem. Rok później ogłosił słynny edykt mediolański, przyznający chrześcijaństwu wreszcie. Po prawie 3 wiekach ciągłych prześladowań prawo obywatelstwa. W tym roku będziemy obchodzili 1700. rocznicę tego wydarzenia, które zdecydowało w jakiejś mierze o losach nie tylko cesarstwa jego czasów, ale Europy. Bo Europy nie zrozumie się bez obecności chrześcijan w życiu publicznym. Przez ich otwartą działalność, przez ich wyjście z katakumb. Bo dopiero wtedy tak rzeczywiście świat zaczął się w sposób widoczny zmieniać. I to jest właśnie to przywołanie Jana Pawła II, dzisiaj błogosławionego, który z krzyża uczynił prawdziwy sztandar swego pontyfikatu. Wtedy, kiedy inaugurował swoją posługę Piotrową, ale także wtedy, kiedy na oczach świata odchodził stąd, do domu Ojca. I wiemy, jak bardzo wtedy jego życie, jego ostatnie godziny życia były związane z krzyżem. Ale też wiemy, jak właśnie to jego odchodzenie, ten jego krzyż były ogromną lekcją, kto wiecznie najbardziej skuteczną w całym jego piotrowym posługiwaniu. I to jest pierwsza refleksja, którą pan rektor we mnie wzbudził i która znajduje niewątpliwie swoje bardzo jasne zastosowanie do tego, co nazwałbym obecnością profesora, nauczyciela akademickiego w rzeczywistości uczelnianej. Państwo doskonale wiedzą, jak Jan Paweł II czuł się bardzo dobrze
można by powiedzieć, szczęśliwy, kiedy mógł się spotykać z rektorami czy profesorami polskich uczelni. I nie tylko polskich, bo jak wiemy, gdziekolwiek wiodły go jego pielgrzymie szlaki, zawsze chciał spotykać się ze środowiskami ludzi nauki, kultury. Bo wiedział, jak bardzo znaczący może i musi być głos tych, którzy są niejako zawodowo związani z prawdą, jej poszukiwaniem i jej przekazywaniem. Jak bardzo ważne jest to, aby ci ludzie umieli swoją posługę prawdzie łączyć z wyznawaniem wiary i dawaniu świadectwa prawdzie najwyższej. I z tym się wiąże jeszcze jedna refleksja, znowu w nawiązaniu do słów pana rektora o tym naszym ego. Mówię naszym, dlatego że też czuję się ciągle członkiem wspólnoty akademickiej. I znam tę słabość. Chciałbym w tym momencie przywołać niezwykle głęboką naukę, jaką znajdziemy w książce podarunku, jaki pod choinkę dał nam Ojciec Święty Benedykt XVI, publikując tuż przed świętami Bożego Narodzenia trzeci tom swego dzieła Jezus Nazaretu, tym razem tom poświęcony dzieciństwu Pana Jezusa. Tam jest wspaniały fragment, pośród wielu innych oczywiście, poświęcony mędrcom ze wschodu, zwanymi niekiedy magami czy królami w naszej polskiej tradycji. Benedykt XVI uczynił z nich, z tych trzech postaci, tajemniczych w dużej mierze, archetyp uczonego. Wskazał na dwa źródła, z których oni czerpali swoje pragnienie znalezienia pełnej prawdy. Pierwsze źródło miało charakter religijny. I nieoczekiwanie Benedykt XVI łączy tych trzech mędrców ze wschodu z postacią Abrahama, który na wezwanie Boga wyruszył z rodzinnego Ur chaldejskiego. Wyruszył jako poganin. Człowiek wierzący, ale wierzący tak jak większość, czy pewno wszyscy mieszkańcy Ur, w ich bogów. Ale było w nim pragnienie religijne docierania do prawdziwej prawdy religijnej, do pójścia za głosem jedynego Boga. Więc wyzwalał się z tych bożków, z tych wierzeń pogańskich i stał się ojcem wielkiego narodu żydowskiego, ale także nas wszystkich, którzy przez wiarę w Chrystusa w jakiejś mierze jesteśmy spadkobiercami wiary Abrahama. I drugie źródło, o którym pisze Benedykt XVI, to Sokrates. To myśl człowieka, który potrafi być krytyczny wobec swoich bogów pogańskich, greckich i własnym rozumem chce przekroczyć mitologię i dojść do prawdy na możliwości, na miarę możliwości, jakie stawia przed nami ludzki rozum. Dwie inspiracje, religijna z jednej strony i czysto rozumowa z drugiej. Można by powiedzieć, czego wprost nie powiada Benedykt XVI, że
w przypadku tych trzech mędrców ze wschodu mamy do czynienia ze swoistą syntezą fides et ratio. Oczywiście na poziomie jeszcze bardzo, bardzo podstawowym, by nie powiedzieć prymitywnym. Ale oni od takiego poziomu, ci mędrcy ze wschodu, zaczynali swojej wędrówce ku poszukiwaniu pełnej prawdy. I naraz znaleźli pomoc ze strony Boga, symbolizowaną przez ową gwiazdę, która zaprowadziła ich przed dzieciątko, a oni przed tym dzieciątkiem padli na twarz. Jest coś w ludziach nauki, tych, którzy bardzo uczciwie i do końca poszukują prawdy. Jest coś fascynującego właśnie w ich pokorze. Zdobywana wiedza może być niewątpliwie pokusą do pychy, ale Państwo doskonale wiedzą, im bardziej się postępuje w swojej wiedzy, zdobywaniu prawdy, tym człowiek coraz bardziej staje się pokorny, bo wie, że coraz mniej wie. Ale to właśnie paradoksalnie odkrywa te pokłady ludzkiego ducha w nas, które tym bardziej są gotowe przekroczyć granice tego, co wiemy, czego pragniemy, zdobyć się na syntezę już na wyższym poziomie fides et ratio, wiary i rozumu, i przed odkrytą prawdą klęknąć, a potem w świetle tej prawdy spojrzeć na siebie, na świat, na swoje relacje do innych i odkrywać w nich właśnie to, co sprawia, że rośnie ludzki duch, że spełnia się to, o czym mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy po raz pierwszy był w UNESCO w roku 1980, kiedy tworzy się kulturę autentyczną, będącą owocem ludzkiego ducha i służącą dalszemu rozwojowi tegoż ducha. I to jest coś fascynującego. To niezwykła przygoda, nie tylko intelektualna, chociaż w dużej mierze tak, ale też jest to jednocześnie służba prawdzie, a poprzez prawdę społeczeństwu, narodowi, Polsce, Europie, światu. I tego Państwu z całego serca życzę. Ciesząc się i dziękując, że Państwo zechcieli przyjąć zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Takie szczególne dla Państwa, dla mnie tym bardziej, po pierwsze, tego typu z tym środowiskiem, które Państwo reprezentują. Mając nadzieję, że ten początek dobry będzie owocował coraz większym związaniem się nawzajem, a przede wszystkim z prawdą najwyższą, która ona jedynie daje poczucie siły. Siły ducha, przez co człowiek przestaje się bać, przez co staje się świadkiem coraz większej pełni własnego człowieczeństwa i przez to może innym ze swego bogactwa ducha dawać, co jest zawsze źródłem wielkiej radości i satysfakcji dla każdego nauczyciela, zwłaszcza nauczyciela akademickiego. Życząc Państwu Bożego błogosławieństwa, wielu Bożych i ludzkich świateł na ten nowy, ciągle jeszcze nowy 2013 rok. Zapewniam, że będę razem z księżmi biskupami, wszystkimi kapłanami,
wszystkimi, którzy są w szczególnej służbie w archidiecezji łódzkiej, czynił wszystko, co możliwe, aby ta ziemia była ziemią błogosławioną w ludzi wspaniałych, silnych wiarą, głębokich w swoim humanizmie.